przede wszystkim Tomek do nieba by zawsze zdążył. Tam jest wieczność i się... No Tomka, cudowny człowiek, nie? Naprawdę bez żadnej przesady. Nie mówię to jako jego przyjaciel, członek drużyny, ale rzadko się spotyka takich ludzi ciepłych, dobrych, którzy nigdy nie byli nerwowi i takich ogromnych zawodników, bo wielkiej klasy, no, światowej klasy zawodnik. Także całościowo myślę, że ogromna szkoda dla sportu, ale też dla społeczeństwa, bo ten człowiek był przykładem, jak się trzeba zachowywać. No jest to na pewno bardzo smutny dla mnie dzień, bo wiek 69 lat to nie jest wiek do umierania. A poza tym to był Tomek Wójtowicz, ikona polskiej siatkówki. Tydzień temu byliśmy tutaj na Superpucharze i ta smutna wiadomość do nas dotarła. Także po tygodniu znowu tutaj jestem i będę żegnał Tomka. No, Tomek był wspaniałym człowiekiem, wspaniałym sportowcem. Komentował mecze, świetnie komentował mecze Polskiej Ligi Siatkówki. Interesował się nią, był z nami związany, my z nim. No i na zawsze zostanie w naszej pamięci. Żal serca ściska, no, żadne słowa nie oddają tego, co czujemy, bo mamy akurat taki pechowy okres, że to jest trzecia osoba, która odchodzi od nas z redakcji w ciągu półtora miesiąca. Tomek oczywiście to jest kilkanaście lat wspomnień, kilkanaście lat takiej bardzo bliskiej współpracy, bardzo emocjonalnej. Wielki człowiek, dobry człowiek przede wszystkim w takich najbardziej generalnych kryteriach. Mnóstwo spodni, mnóstwo ciężkiej pracy wykonanej na rzecz polskiej siatkówki i na jeden z nas taki brother in arms, towarzysz broni. Tak, na dzisiaj jadąc tutaj z Warszawy, dostałem dość wcześnie, przejrzałem sobie książkę pana Pawłata Seniora, chyba jedyną biografię Tomka, albo próbę biografii w zasadzie. No, fantastyczny człowiek, nawet wczoraj też mieliśmy wizytę członków FIVB i jeden z nich, Guido Betti, Włoch, który pracuje w FIVB. Tak się składało, że tak się złożyło, że jako dziecko mieszkał w Sassuolo i właśnie wspominał Tomka, że on jako 11-latek przychodził specjalnie na mecze Sassuolo, żeby zobaczyć mistrza świata, mistrza olimpijskiego i że Tomek, no tak mówił per Tomek właśnie, nie Tomas, tylko Tomek dla nich, dla tych młodych Włochów był kimś wyjątkowym, człowiekiem, który spowodował, że oni zaczęli grać w siatkówkę później jako dorośli ludzie. I także to nie tylko wymiar nasz krajowy, polski fenomen zjawiska, które się nazywało Tomasz Wójtowicz, ale taki międzynarodowy, więc no, takim go zapamiętamy, jako wielkiego człowieka, dobrego człowieka, wielkiego sportowca. Jednego z nas, tak jak powiedziałem. No, przykra uroczystość. Na pewno będzie wielka uroczystość, tak jak był wielki człowiek, wielki sportowiec, jeden z najbardziej uznanych siatkarzy na świecie. Właściwie wybrane do dziesiątki wszechczasów, ale przede wszystkim dobry człowiek, normalny, wspaniały kolega i mieliśmy okazję przez ostatnie 15 lat, czy prawie 17, gdzie komentował rozgrywki Plus Ligi i Tauron Ligi, wcześniej Orlen Ligi. Mieliśmy go jakby na co dzień. No, jest to przykra wiadomość, no, ale to każdego ten los czeka. Myślę, że zawsze będzie w pamięci. Za życia już był legendą. Dla kolegów Czarny, dla ludzi pracujących w Polsacie dostał ksywę legenda. Myślę, że to wyjątkowy człowiek, wyjątkowy sportowiec i trudno znaleźć takiego człowieka, nawet tak wybitnie utalentowanego. Anegdot z życia jest wiele i myślę, że przez długie, długie lata będzie co opowiadać.